16 listopada w Galerii Tyle Światów Oświęcimskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa Anny Kaczmarczyk pod tytułem Śni się. To są plastyczne interpretacje snów. One, wszystkie te obrazy, które tutaj się znajdują, są na bazie snów, które po prostu sama miewam. I najpierw je spisuję, a później myślę nad tym, jak przetworzyć je na obraz. To jest przede wszystkim malarstwo olejne. Czasem jest to kolaż, tak jak ten obraz za mną, to jest kolaż z tkaniną. Jest tu też kilka rysunków pastelami, ale głównie pracuję w technice olejnej. Anna Kaczmarczyk wzięła udział w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Wystawa Śni się jest jej pierwszą wystawą indywidualną.